Najlepiej tak w las pójść i niczego nie zbierać, o niczym nie myśleć. Wiesław Myśliwski. Rozpoczynamy cykl wyzwań. Zanurzam się w las. Dzisiaj, 11 listopada, jest pierwsze spotkanie Zwierzęta w koronach drzew. A nasz tygodniowy plan to ta prezentacja będzie dostępna na kanale YouTube od dziś do środy, 11 lutego. I w tych dniach, czyli od dziś do środy, zapraszamy na rodzinne wyprawy do lasu i wykonanie zadania, za które będzie można odebrać nagrodę. Jak to będzie wyglądać? O tym na koniec prezentacji. A teraz zwierzęta w koronach drzew. Kto żyje w nadwigierskich lasach? Około 3000 gatunków zwierząt. Największą grupę stanowią bezkręgowce, a w nich owady, pajęczaki, skorupiaki, wije. Największą grupą w owadach są motyle i u nas w Wigierskim Parku Narodowym najlepiej poznane. Stan na styczeń 2022 roku to 1721 gatunków z 3156 występujących w Polsce. Inne grupy owadów to muchówki, chrząszcze, pszczołowate, mrówki, chruściki, ptaszki. Jak zadajemy sobie pytanie, co żyje w nadwigierskich lasach i mówimy o zwierzętach, to pewnie zazwyczaj stają nam przed oczami te duże zwierzęta. Największe zwierzęta to są ssaki. Aż 51 gatunków, w tym 14 gatunków nietoperzy. U nas w Wigierskim Parku Narodowym opisano 210 gatunków gadów, w tym 160 lębowych, 5 gadów i 12 gatunków głazów, czyli 300 gatunków zwierząt. A co jest głównym celem Parku Narodowego? Ochrona przyrody. Realizujemy ją poprzez ochronę ścisłą, czyli zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionych i walorów krajobrazowych, przez ochronę czynną, czyli przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody, i robimy pewne działania i w lasach, i na terenach otwartych, żeby stan przyrody był jak najbardziej zbliżony do stanu naturalnego. Przez naukę i monitoring realizujemy ochronę przyrody, edukację ekologiczną oraz udostępnianie do zwiedzania. Wszystko, co robimy na terenie Parku Narodowego, ma na celu chronić przyrodę. Jak my ją poznamy, zrozumiemy, to będziemy mieli większą chęć do jej ochrony. I mam nadzieję, że właśnie w trakcie naszego cyklu Zanurzam się w las, nasze wyzwania będą sprawiać, że my tą przyrodę będziemy bardziej poznawać. Już idziemy w korony drzew. Jak myślimy o koronach drzew, to pewnie głównie sobie kojarzymy ptaki. Ptaki leśne w Wigierskim Parku Narodowym są najliczniejszymi ptakami lęgowymi. Gniazduje 8 gatunków dzięciołów. Licznie występują sowy. W dupach gniazduje siniak, sikory, pleszka, szpak, kowalik. W starych drzewach gniazdują ptaki szponiaste. Bielik, kania czarna, orlik krzykliwy, muszołów, jastrząb, trzmielojad i leśny sokół kopus. Liczny jest kruk. Gniazduje bocian czarny oraz gatunki boralne, czyli gatunki północne. Wigierski Park Narodowy, który położony jest na Suwalszczyźnie, jest pod wpływem klimatu kontynentalnego i to decyduje o tym, że są u nas gatunki borealne.
do tych składników mineralnych należy jarząbek, orzechówka, słubeczka, włochatka i droździk. Wiele gatunków ptaków to gatunki chronione. Wszystkie gatunki szczeniaste są gatunkami chronionymi, sowy są gatunkami chronionymi, ale też ten czarny ptak, kruk, którego widzimy na dole, jest gatunkiem chronionym. Bocian czarny to bocian, który zamieszkuje ostępy leśne i w Polsce, jak mamy około 50-60 tysięcy bociana białego, to bociana czarnego jest około 1000-1500 osobników. U nas na terenie parku, Tygryskiego Parku Narodowego, mamy jedno gniazdo zidentyfikowane, opisane bociana czarnego. Tygryski Park Narodowy to głównie lasy, 60% powierzchni parku stanowią lasy, ale też wody i tereny otwarte. Nad wodami gniazdują u nas gongoły, ptaki, które gniazdują w dziuplach drzew. Po lewej stronie na górze mamy zdjęcie bielika, największy ptak szponiasty występujący w Polsce. Po prawej stronie na górze przygląda nam się suweczka, najmniejsza z sów, a ten dzięcioł z żółtą czapeczką to dzięcioł trójpalczasty i kormoran. Wszystkie te gatunki na tym slajdzie to są gatunki chronione. Spośród gatunków aktualnie lęgowych 13 figuruje w polskiej czerwonej księdze zwierząt. Nasze bieliki w Wigierskim Parku Narodowym są śledzone poprzez GPS-y. Dzięki temu poznajemy ich trasy przemieszczania się. W latach 2017-2019 pięć bielików miało właśnie GPS-y, tak zwane logery, i dzięki temu mogliśmy prześledzić ich trasy przemieszczania się. Bielik, który się przemieścił najdalej, pokonał aż 2100 km i poleciał nad Morze Czorskie. Inne bieliki udawały się też w dalekie podróże na południe Europy, na Ukrainę i także na. Też naukowcy zajmujący się bielikami w tym projekcie sprawdzali przemieszczanie się w latach życia. I bieliki okazały się, że są najbardziej aktywne w drugim roku swojego życia. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zanotowano dotąd 51 gatunków ssaków. Do najrzadszych i zagrożonych należą nietoperze. Aż 14 gatunków u nas występuje. Ryś i wilk oraz arktyczno-borealny zając bielak. Znaczy, zając bielak na zimę przyjmuje kamuflaż poprzez białe futro, dzięki czemu wpisuje się w otoczenie, jest trudniejszy do obserwacji. A wilki są u nas bardzo dobrze poznane dzięki fotopułapkom. W 2014 roku funkcjonują u nas fotopułapki, które też oprócz wilków nagrywają inne zwierzęta widoczne tutaj na zdjęciu, borsuki czy rysie. Ryś, ostatnio rysica z młodym, nagrała się pod koniec zeszłego roku, dzięki czemu mamy potwierdzenie, że ten ssak rzeczywiście u nas. A jakie ssaki żyją w koronach drzew? Ktoś ma jakiś pomysł? Dwie
wiewiórka, tak, to jest pierwsze skojarzenie. Bardzo ciekawe zwierzę. Ja bym chciała podczas dzisiejszej opowieści przeczytać opowiadanie Adama Wajraka ze zwierzaków Wajraka. Jak się żyje w norkach, żeremiach, gniazdach, rzekach, na łące i w lasach. Tak pisze Adam Wajrak. Wiewiórka. Wiewiórki mieszkają w dziuplach i jedzą wyłącznie orzeszki. Tak myślałam przez całe dzieciństwo i dopiero nie tak dawno dowiedziałem się, że bardzo się mylę. Szedłem po lesie z moim przyjacielem, bardzo mądrym przyrodnikiem. I nagle zobaczyliśmy wiewiórkę. Trepała się na drzewo i zniknęła. Byłem przekonany, że ukryła się w dziupli. W dziupli? Mój kolega przyrodnik popukał się w głowę i wskazał w koronie drzewa na coś w rodzaju kuli z zeschłych liści, gałązek i różnych rzeczy, których pełno w lesie. To było gniazdo wiewiórki. Trochę mnie to zaskoczyło, bo byłem przekonany, że gniazda mają tylko ptaki. Zresztą ta kula, choć niezbyt misternie zbudowana, wyglądała właśnie na gniazdo ptasie. Dopiero później dowiedziałem się, że gniazdo wiewiórki tym różni się od ptasiego, że ma wejście od dołu, a ptaków na ogół gdzieś z boku. Może, gdy już opadną liście, uda wam się takie gniazdo wiewiórki w koronie drzewa wypatrzyć. Wiewiórki zaskoczyły mnie jeszcze raz, gdy dowiedziałem się, że nie są takimi kompletnymi roślinożercami. Każde dziecko wie, że jedzą orzeszki, a także żołędzie, nasiona buka, jodły, świerka, sosny i różne leśne owoce. Ale to nie wszystko. Raz zobaczyłem, jak na widok wiewiórki buszującej w gałęziach małe ptaszki podniosły straszny wrzask. Dlaczego tak się denerwowały? Bo wiewiórka lubi też wyjadać jaja, a nawet małe pisklęta. No cóż, nie ma to jak rozmaicona dieta. Żeby dostać takie jedzonko jak szyszki czy jajka, wiewiórka musi znakomicie się wspinać. O tym zapewne wiecie, ale czy wiecie, do czego jej służy puszysty ogon? Dzięki niemu utrzymuje równowagę w powietrzu podczas skoków i balansowania na gałęziach. Inną charakterystyczną cechą wiewiórki są jej pędzelki na uszach. Największe i najwyraźniejsze są jesienią i zimą. W naszych lasach i parkach możecie spotkać dwie odmiany wiewiórek. Czarno-brunatne, żyjące w lasach świerkowych, najczęściej w górach i znacznie pospolitsze rude. To ten sam gatunek. Kuna leśna to jeden z dwóch gatunków kun, które występują w Polsce. Znawcy nazywają kunę leśną tumakiem, a drugą kunę, kunę domową, kamionką. Obie są wielkości średniego kota. Domowa ma na przedzie szyi i łapkach rozległy biały śliniak. Leśna, tak którą tu widzimy na zdjęciu, ma pomarańczowo taką żółto-pomarańczową plamę pod brodą. Oba gatunki są aktywne głównie nocą. Polują najmniejsze od siebie zwierzęta, głównie gryzonie i ptaki, ale nie pogardzą nawet żabą lub jaszczurką. Kuna leśna z lubością poluje na wiewiórki, chwytając je w szaleńczych pościgach wśród cienkich gałązek koronek drzew. I w tych pościgach wiewiórki uciekają jak na najcięższe gałązki, bo są one zdecydowanie lżejsze niż kuna i w ten sposób potrafią umknąć kunie. Kuny zjadają okazjonalnie chrząszcze, a ich przysmakiem są słodkie owoce i miód. Orzesznica to przepiękne, małe, rude zwierzątko. Trochę przypomina skrzyżowanie myszy z wiewiórką. Z myszy ma odstające mysie uczka i czarne paciorki, jak paciorki oczy, a z wiewiórki kolor, ogon puchaty i nadrzewny tryb życia. Orzesznica należy do popielic, które znakomicie wspinają się po drzewach, zamieszkują prastare lasy. Na zimę bardzo się otłuszczają i zasypiają w podziemnych norkach. Mogą jeść różnego rodzaju nasiona, liście, nektar, pyłek kwiatów. Uzupełniają tę dietę owadami, a na
najbardziej lubią miękkie i słodkie owoce, których nie brakuje w pełni lata. To maleństwa. Latem ważył zaledwie 20 gramów, a przed zapadnięciem w sen zimowy około 40. Tak się bardzo otłuszczają, śpią bardzo długo. Od września do kwietnia nie pobierają wtedy pokarmu. Temperatura ciała jest wtedy bliska 1 stopnia. A liczba uderzeń serca i oddechów ograniczona nawet do 1 na minutę. U nas w Igierskim Parku Narodowym od 2018 roku trwa projekt badawczy. Sprawdzamy, czy rzeczywiście w naszych lasach orzeźnica występuje. Powieszone zostały tuby gniazdowe i budki pękowe. I co się okazało, że zostały znalezione w 3 miejscach na terenie parku gniazda tej przepięknej orzesznicy leszczynowej. Teraz jak będziecie się przemieszczać po parku, to na pewno zauważycie takie nietypowe budki z wejściem z drugiej strony. Tu jest trochę inny typ budek. W każdym razie jest ich wiele nad Jeziorem Gałęzistym, ale też w innych miejscach Igierskiego Parku Narodowego zostało wywieszonych ponownie 200 budek dla tych niesamowitych małych zwierząt, które wspinają się w koronach drzew. Może nie w koronach drzew, a na szczytach traw żyje przepiękne zwierzę, badelarka. Badelarka należy do myszowatych. Tak o badelarce w swojej książce Zwierzaki Wajraka pisze Adam Wajrak. Może ją widziałem raz, a może nie widziałam jej w ogóle. Nie wiem, bo trwało to ułamki sekund. Jakieś maleńkie zwierzątko wspięło się na źdźbło trawy przede mną i równie szybko z niego zeskoczyło. Czyżbym widział badelarkę? Nie byłem pewien. U naszego najmniejszego gryzenia wcale nie tak łatwo zobaczyć. Oczywiście nie dlatego, że jest to zupełne maleństwo. Waży od 5 do 10 gramów, czyli 2 razy mniej niż mysz domowa. Poza tym badelarki mieszkają głównie w gęstych trawach, zwanych tużycami, nad brzegami rzek i w wilgotnych lasach. A w takich chaszczach często dostrzec trudno dostrzec znacznie większe zwierzaki. Tymczasem ja bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć badelarkę. Nie ze względu na to, że jest taka mała, ale dlatego, że ma wiele ciekawych przystosowań. Dla maleńkiej badelarki kępy wysokich traw to to samo, co dla człowieka dżungla amazońska. Badelarka ma cechy zwierzaka żyjącego w dżungli. Przede wszystkim dość długi ogonek, za pomocą którego potrafi chwytać się łodygi, co bardzo ułatwia jej wspinaczkę po nasiona. Ale to nie wszystko. Podobnie jak wiele innych zwierząt żyjących w takich gęstwinach, buduje wiszące gniazdo. Jest ono misternie utkane z traw i liści, ma kształt kuli z jednym wejściem i dość łatwo można zostać pomylone z gniazdem ptasim. Zresztą gniazdo badelarki i gniazdo ptasie służy do tego samego celu – wychowywania młodych. U nas w Igierskim Parku Narodowym występuje aż 14 gatunków nietoperzy. Wszystkie one podlegają ochronie. Nietoperze chętnie szukają schronienia w dziuplach drzew. Adam Wajrak takie ma doświadczenie z nietoperzami, a dokładnie z gackami. Tu na zdjęciu mamy gacka brunatnego. Oprócz gacka brunatnego u nas występuje też gacek szary. Tak pisze Adam Wajrak. Dawno temu coś mnie podkusiło i zajrzałem do dziupli w starej lipie. Zajrzałem i zdębiałem, bo znalazłem się oko w oko z bardzo dziwnym nietoperzem o wielkich uszach. Choć byłem jeszcze wtedy zupełnie małym chłopcem, od razu wiedziałem, z kim mam do czynienia. To był gacek. Oczywiście poznałem go właśnie po tych olbrzymich uszyskach, które nie sposób nie zauważyć. Nie wiedziałem tylko, z jakim gackiem mam do czynienia, ponieważ w Polsce żyją 2 gatunki tych nietoperzy. Jeden nazywa się gacek brunatny albo wielkouchy, a drugi szary.
Niestety, to, że jeden ma przydomek wielkouchy, wcale nie świadczy o tym, że szary ma uszy mniejsze. Jest wiele cech pozwalających rozróżnić te gatunki, ale akurat uszy do nich nie należą. Inne cechy to różnice w uzębieniu, ale kto będzie zaglądał mu do paszczy? Różna jest też długość pazurka na kciuku, ale jest ona tak minimalna, że tylko wprawny naukowiec potrafi ją dostrzec. Oczywiście są różnice w futerku. Jeden gacek ma je trochę bardziej szarawe, a drugi trochę bardziej rudawe. Wróćmy jednak do uszu, które są tak wielkie, że stanowią około 3/4 długości ciała całego nietoperza. Po co gackom takie olbrzymie uszyska? Otóż, jak wiecie, nietoperze bardzo słabo widzą, a ich głównym zmysłem jest echolokacja, czyli nietoperz wysyła jakiś dźwięk i na podstawie jego echa, wyłapywanego właśnie przez uszy, określa, czy na jego drodze znajduje się jakaś przeszkoda albo czy ma szansę upolować ofiarę. Uszy to po prostu taki radar. Im większy, tym bardziej dokładny. Tak się składa, że gacki takiego radaru potrzebują, bo polują, latając między gałęziami. Są bardzo zwrotne, co zawdzięczają również dość krótkim skrzydłom. Potrafią dzięki tym wielkim uszom zlokalizować i zabrać owady siedzące na liściach, na gałęziach albo na ścianach budynków. Ale gdy te gdzieś sobie siedzą, to echolokacja na nic. Wtedy lepiej je namierzyć przy delikatnych odgłosach, które wydają, jedząc lub chodząc, i do tego przede wszystkim przydają im się wielkie uszy. Mogą też chwytać owady w powietrzu. Oczywiście takie wielkie radary to kłopot, bo w powietrzu działają jak hamulec. Dlatego gacka w locie poznać można również po tym, że jest dość wolny. To zamieszkuje dziuplaste drzewa. W dziuplach mieszkają zarówno ptaki, jak i ssaki. W takiej dziupli może zamieszkać puszczyk. Takie dziuple wykuwają dzięcioły. U nas najliczniejsze dzięcioły to dzięcioł czarny i dzięcioł duży. I co roku dzięcioły wykuwają nowe dziuple, także inne zwierzęta mają dzięki temu miejsce lęgowe, bo dziuple są miejscem, gdzie ptaki składają jaja i wychowują młode. I w takiej właśnie dziupli może zamieszkać kaczka Gogo. Po prawej stronie na dole mamy samicę, brązowa głowa, samca rozpoznamy po białym policzku, koło dzioba, który właśnie Gogo wychowuje swoje młode w dziuplach i drzew, które rosną gdzieś nad wodami. Taką dziuplę może zamieszkiwać kuna leśna, czyli jak się nazywa kuna leśna? Tak, tumak, mysz czy wiewiór. W koronach drzew występuje bardzo dużo owadów. Tutaj mamy brudnicę mniszkę, kornika na dole po lewej stronie oraz korytarze, jakie kornik drukarz drąży w pniu drzewa, i smulika. Owady w koronach drzew są częste, są pospolite. Jeżeli występują masowo w tak zwanej gradacji, mogą doprowadzać do tego, że drzewo obumiera. I takie obumarłe drzewa u nas w Igierskim Parku Narodowym zostają, bo są one później miejscem występowania wielu organizmów. W jednym martwym drewnie może występować aż 150 różnych organizmów. Począwszy od grzybów śluzowców poprzez porosty rośliny. Rzekotka drzewna to jedyny płaz nadrzewny występujący w Europie. Ma prześliczny, zielony, fluorescencyjny kolor. Na końcach palców ma szyłki, dzięki którym jest w stanie utrzymać się na gałązce, czy nawet na śliskim. Podczas naszego wyzwania zwierzęta w koronach drzew zapraszam Was na słupie, na ścieżkę edukacyjną jeziora. Słupie to miejsce zwierząt i ludzi. Ludzie tam przychodzą,
Chodzą, przyroda trwa. W historii tego miejsca była tam wieś przez 158 lat, a następnie ośrodki wypoczynkowe przez 30 lat. Od 1989 roku obszar ten jest chroniony jako Wigierski Park Narodowy. Jest to miejsce, przepiękne miejsce, gdzie jest bardzo dużo zwierząt. Miejsce, gdzie żyją jelenie. Tu na zdjęciu mamy samca jelenia, pięknego, drobnego byka, ale to miejsce życia wilków, borsuków. Nad brzegami jeziora Wigry żyją bobry, bieliki, sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki i bardzo wiele innych zwierząt. Gdy nie ma ludzi, na brzegach jeziora, na płytkich wodach Zatoki Słupiańskiej wygrzewają się łabędzie, paczki, łyski czy perkozy. Jakie zwierzęta możemy spotkać na Słupiu? Popatrzcie. Ogromna liczba zwierząt i w wielości gatunków i w liczbie tych gatunków. Także mam nadzieję, że wybierzecie się podczas naszego pierwszego wyzwania na Słupie. Spotkacie może niektóre z nich. Zwierzęta są trudne. Zwierzęta są trudne do obserwacji. Mają najczęściej aktywność poranną albo zmierzchową. Dużo łatwiejsze do zauważenia są ślady zwierząt. Mogą to być tropy, czyli odciski pad na podłożu, ale też wypluwki, takie jak robi sowa. Ona połyka całe zwierzę i niestrawione części, kostki i sierść właśnie wypluwa w postaci takich niekształtnych wypluwek. Są to zgryzania. Wiewiórka charakterystycznie ogryza szyszkę i na pewno takie ogryzione szyszki możecie znaleźć na Słupiu, czy ogryzione przez zwierzęta roślinożerne drzewa. Po ostatnich wichurach jest sporo sosen ogryzionych przez sarny i jelenie. Teraz zimą jaj nie znajdziemy, ale może znajdziemy jakieś pióra, ale też możemy zobaczyć odchody. To jest bardzo dobre potwierdzenie, że było tutaj jakieś zwierzę. I tak, zapraszam Was już od dzisiaj do środy 16 lutego na spacery na ścieżce edukacyjnej jeziora na Słupiu. Na parkingu, w przyrządzie na Słupiu, na tablicy znajduje się, już tam jest, koperta z zadaniami i skrzynka z magnesami. Jak wyjmiecie zadanie, zorientujecie się szybciutko, gdzie trzeba pójść i co trzeba zrobić i w jaki sposób zdobyć kod do kłódki szybowej, która otwiera skrzynkę w postaci kłódki lębowej, a w niej znajdują się nagrody, magnesy. Zapraszam Was do tego pierwszego wyzwania na ścieżkę edukacyjną jeziora na Słupiu. Naszych spotkań będzie aż 6, kolejnych 6 tygodni i w każdym tygodniu będzie można zebrać kolejny, inny magnes do kolekcji, a uczestnicy naszego całego cyklu spotkań, którzy zbiorą kolekcję 6 magnesów, każdego razu będzie trzeba zdjęcie z takim magnesem wysłać do nas jako potwierdzenie, że braliście w tym udział. I grupy, które wezmą udział w całym cyklu wszystkich 6 leśnych wyzwaniach, będą brali udział w losowaniu nagrody głównej, czyli zwiedzanie Muzeum Wigier z przewodnikiem oraz rejs z Leptoturą. Dziękuję za uwagę i co? Widzimy się w lesie?